tutaj Sim Mess i dzisiaj jesteśmy u Gilmorek. Jak wiecie z poprzedniego odcinka, a jeśli nie wiecie, to zapraszam do obejrzenia. Dziewczynom wreszcie udało się zakupić restaurację, którą sobie w zeszłym odcinku urządziliśmy. Szybciutko Wam pokażę, jak ona wygląda. Na razie, kochani, wiecie, no nie ma tutaj zbyt wielu sprzętów, ponieważ nie starczyło nam pieniędzy, żeby ją całą urządzić. Ale będziemy dążyć do tego, żeby to się nam wreszcie udało. Nie wiem, co będzie jeszcze na pięterku. Zobaczymy, zastanowię się nad tym. A tymczasem dzisiaj, z okazji tego, że udało nam się to, co nam się udało, sobie tutaj urządzimy imprezkę. Tradycyjnie oczywiście okazało się, że nie mogę zrobić czegoś, co chcę zrobić, bo mi gra na to z jakiegoś dziwnego powodu nie pozwala. Więc przyjęcie odbędzie się tutaj, a nie w naszej nowej restauracji. Trudno, takie jest życie. Zaproś gości na posiłek, przygotuj posiłek dla grupy, podziękuj gościom za przybycie, słuchają muzyki, radia w tym samym momencie. Dobrze, włącz proszę cię radio, niech sobie leci jakaś fajna muzyczka. Widzę, że tutaj już ludzie się zbiegli, zaczynają coś kombinować. Niby powinien przyjść ktoś, kto nam coś ugotuje, ale na razie widzę, że nie ma co liczyć na pomoc. W związku z czym, moja droga, proszę cię bardzo, podejdź tutaj i ugotuj. Co pasuje na przyjęcie z okazji otwarcia restauracji? Niech no ja się zastanowię. Klops po włosku. A może taką jakąś dziwną zupę zrób na przyjęcie. Proszę bardzo, Lorelai. Zapraszam, przydaj się na coś. Rory, ty możesz się zająć gośćmi, więc proszę cię, podziękuj tutaj za przybycie wszystkim. Przyjazne powitanie i tak dalej, i tak dalej. Dziadek, widzę, przyszedł w nastroju bardzo właśnie takim imprezowym. Przyjazne powitanie, Suki. Podziękuj, Suki, za przybycie. Mama naszej. O! Oferta sprzedaży wygasła. Czekajcie, muszę ustawić. Bo wiecie, no my to cały czas musimy zarabiać. Wystaw na plopsy. Bo musimy urządzić, dokończyć urządzanie tej naszej restauracji. Więc sobie dzisiaj ogarniemy i opowiadaj historię. Simowie słuchają razem muzyki. Dobrze. Słuchaj w takim razie stacji Amerykana. Możesz na przykład, nie wiem, dodać sobie ludzi do grupy. Porozmawiaj z Lane. Zejdź na dół. Wlazłaś do góry z Lane i teraz jest problem. Ja cię bardzo proszę, Rory, żebyś ty tu była na dole. Ale widzę, że Simowie jednak się tu w miarę bawią. Więcej opcji, działania, utwórz grupę i dodaj sobie, gdzie jest Lane? Dodaj sobie tutaj tych Simów do grupy. Nie wiem, wszystkich to może nie, ale... A, możesz to. No prawie wszystkich. Dobrze, to bez Dozy'ego. Ok. Relaksuj się przy muzyce. Nie. Chciałam, żebyście posłuchali. Słuchaj. Kurczę. Boże, nie słuchają mnie. Simy mnie nie słuchają dzisiaj. Słuchaj Amerykana razem. O, wspaniale. Opowiadaj historię. Możesz tutaj Suki opowiedzieć historię. Więcej opcji, zabawne. Opowiedz śmieszną historię. Lorelai, czy ty tutaj ogarnęłaś już to żarełko? Jedzą w tym samym momencie. Zaproś gości na posiłek. O, wspaniale. Zawołaj na posiłek. Nie kłóć się z Dozim. Lorelai, nie kłóć się z Dozim. Proszę cię. Możesz z nim porozmawiać o miejscowych łowiskach. No i mamy złoto, moi drodzy. Łatwo poszło. Jakoś tak chyba trochę zbyt łatwo. Ale nie wnikam. No i nie mamy dość krzeseł. Ale też nie wnikam w sumie. A czemu ty jesteś smutna? Co się tutaj wydarzyło? Wszyscy się wykruszają. Poczucie zranienia przez kogoś w pobliżu. Czy Rory... Co? Czy Rory może nazwać się towarzyską Simką, skoro tak trudno jej utrzymać relacje? Ojejku, a cóż tu się wydarzyło? Jakie to smutne. No nic, będziecie stali. Impreza na stojąco. Opowiedz dowcip o kosmitach. Przyjazne powitanie. Nie,
wiem, dlaczego jesteś taka smutna. Masz tutaj wielu znajomych, przyjaciół. Możesz im powiedzieć śmieszną historię. Tu jakiś facet coś gotuje, a niech gotuje, jest nas dużo. Chciałam, żebyś opowiedziała więcej historii. Może chodziło o to, żeby wszyscy wyszli, bo Lorelai zawołała ich na posiłek i ją zostawili. O, jakie to smutne. Może o to chodziło. Opowiedz dramatyczną historię o... A Ty, Lorelai, chodź tu, zapasz kawę. Proszę bardzo. Kawę zapasz lub herbaty. Simowie staną się... Lorelai, a tobie co tu się wydarzyło? Niezręczne spotkanie. No dobrze, nie było mnie przy tym, ale mnie przy wielu rzeczach dzisiaj nie ma, więc nie jestem zdziwiona, że mnie przy tym nie było. Rory, czy tobie to opowiadanie historii idzie, czy tak niekoniecznie? Tak chyba niekoniecznie, bo na razie tylko jedną opowiedziałaś. Dołziemu możesz też opowiedzieć, bo dziękuję mu za przybycie i opowiedz. Co mu możemy opowiedzieć? Opowiadaj historię grupy. O, porywającą historię możesz opowiedzieć. Dobrze, Lorelai. Lorelai, tobie spadła zabawa i ja cię bardzo prosiłam, żebyś zaparzyła kawę, ale tobie to zaparzanie kawy nie idzie, bo się rozproszyłaś, więc tak, ogarnij to teraz. Nowe dziwactwo, wyrafinowane podniebienie. I co ty teraz będziesz, co? Aha, teraz będziesz marudzić, że ci nie smakuje. No dobrze. Ach, muszę chyba wyłączyć tą sławę, bo ona jest mi tutaj kompletnie i totalnie niepotrzebna. Kochana, jak skończysz parzyć tą kawę, na razie widzę, że czekasz, aż się zaparzy, dobrze, ale jak skończysz ją parzyć, a ty zjedz sobie coś, weź porcję. Tak, jak skończysz ją parzyć, to możesz Suki opowiedzieć historię, że będziecie prowadzić razem wspaniałą restaurację, bo nawet chyba udało mi się Suki zatrudnić, o ile gra... opowiedz jej śmieszną historię. O ile gra mi tego nie zepsuje, bo wiecie, Simsy to Simsy, wszystko jest możliwe i wiele jeszcze tutaj się może stać i wydarzyć i nas spotkać i jeszcze wiele się może zepsuć. Tak, wiem, że jesteś smutna. Nie wiem dlaczego. Pies chce na spacer. Weź może więcej opcji. Opieka nad zwierzakiem. No kurczę. Ale my teraz mamy imprezę. I co? Dobrze, wyprowadź go. Weź, idź z nim, pobiegaj. Lorelai się tu gośćmi zajmie. Musi przecież, wiecie. Podziękuj za przybycie. A gdzie jest Luke? Luke? O, jest Luke. O, Luke się napije kawy. Dobrze. Opowiedziałaś tą historię? Ja wiem, że ja już nic nie muszę, bo ja już mam złoto, no ale jak mamy jeszcze takie jedno polecenie, to mogłaby się wypełnić w sumie. Opowiadasz. Nie wiem, czy się zaliczy. Chodź tu, Luke. Podziękuj mu za przybycie i rozmawiaj o łamigłówkach logicznych. A potem skorzystaj, bo zaraz będzie problem. Chciałabym, żebyście... Aj! Widzę, że tu mamy spory problem. Dobrze, wymień. Jezu, ja chcę to o sprzątaniu. To by mi tutaj tak... fajnie wchodziło, tylko podobno jest strasznie zepsute ten kit o sprzątaniu. Tak, chcę kuchnię i chcę sprzątanie. Czekam na przecenę. Tak twierdzę, że czekam na przecenę, ale ja nie wiem, czy ja wytrzymam. Nie wiem, czy wytrzymam. Dobrze, wyczyść. Wyczyść, bo... A tutaj ten gościu... możesz już sobie iść. Kontynuuj, Tilia. Tilia lapię. Ty jesteś, widzę, z pieskiem. Tutaj pani z dziesięcioleci nam biegnie jakaś. Jak skończysz, to wchodź do domu skorzystać, dobrze? Ojejku, a Polanka, a czemu? A Polanka, a co tobie, kochany? No bo wyszedłeś na spacer i w sumie chciałeś, ale taki coś niezadowolony jesteś, robaczku. Ja nie wiem dlaczego. Zobaczcie. Kojące przytulenie. O, przyjazne. Czy możemy się dowiedzieć, co mu jest?
Wyuczone polecenia, działania, opieka. Co się stało? O, tak. Dowiedzmy się, co się stało. Musiałam sobie zdjątko zrobić. Już pobiegaliście sobie? Niech synowie staną się rozbawieni w tym samym momencie. A co? Ojoj, ten popcorn to chyba trochę nie wyszedł. Kto zrobił popcorn? A Kirk zrobił popcorn. Okej, to już wiemy, dlaczego nie wyszedł. To wszystko jest jasne. Lorelai, skorzystaj. I miałaś umyć. Więc zrób to. A ty, Rory, co? Dalej tam stoisz? Jejku, Rory, błagam cię. Ogarnij się. Tak, zdejmij go ze smyczy i co? No, wiedziałam, że się zawiesiłaś. Przyjazne. Chciałam, żebyś się dowiedziała, co mu jest. Aha, ale jemu już chyba nic nie jest. A to co? Arcydzieło... Prowadzenie przyjęcia. Dobrze, no dobrze, okej. Udało nam się, fajnie, cieszę się, leć do domu. Widzę, że przyjęcie się skończyło, więc zasadniczo to ludziska moglibyście już sobie pójść. Widzę, że mamy też charyzmę osiągniętą, nagrodę zdobyliśmy. Wspaniale, wspaniale, że nam się udało i że wyszło i że jest fajnie. W takim razie, sałatka caprese. Dobrze, odłóż, moja droga, poodkładaj tutaj te rzeczy. O Jezu, jaki niedobry, Luke, nie jedz tego. Nie jedz tego, Luke. Możesz pogadać z Luke'iem o ulubionych autorach. Tak, pożegnaj, świetny pomysł. Wiesz co, moja droga, weź tutaj, opróżnij tą maszynkę do popcornu, bo ten popcorn jest naprawdę fatalny. Luke, ty się rozchorujesz, tego nie jedz. I widzę, że Rory potrzebuje skorzystać, wziąć prysznic. I w sumie to tyle. Nic nam tu nie rośnie, chociaż mamy wiosnę. Tak, wiosnę mamy? Nie, lato mamy. Lato mamy i nie mamy tych roślinek. Co za dziwne. A ty, Rory, chyba masz do odrobienia lekcję, co? Nie, nie masz, ale masz, możesz uzyskać dodatkowe zaliczenie. To zrób to. Szóstkowa uczennica. Boże, to już lepsze już być nie możesz. To nie, wiesz co, to nie uzyskuj, tylko... tylko co? Wróć do pisania. O, ty masz jakąś niedokończoną książkę, to teraz sobie skorzystamy z okazji i ją dokończymy. A twoja mama poflirtuje z Luke'iem. Możesz go poprosić też trochę, wiecie, o pomoc, no bo on jednak prowadzi własną jadłodajnię, więc... zmysłowy pocałunek. Niech to zobaczyć. Ach, no tak. Simy. No pocałujecie się, czy co? Nie. Nie, to było dziwne. Okej, dobra. Dobra, wszystko jedno, więcej opcji, romantyczne. Obściskuj się w szafie garderobianej. Podoba mi się ta interakcja. Idziemy. Dawno tego nie robiłam. Zobaczymy. Znaczy, niczego nie zobaczymy, ale pośledzimy ich trochę. O, śmieszne. Śmieszne. A, kurczę. już jej nie widać. Kurczę, chciałam zdjęcie zrobić. Isy.
Serduszka lecą, serduszka lecą. No dobrze, wreszcie słuchajcie, niech Lorelai ma coś z życia. A Rory osiągnęła kolejny poziom umiejętności literackich. Chwali się, będziesz wspaniałą dziennikarką. Czy w Simach jest w ogóle taki zawód? W czwórce? Nie kojarzę. Może być wolnym strzelcem i pisać różne rzeczy, ale to nawet fajnie w sumie. No dobra, ale widzę, że jesteś zmęczona, a jutro czeka Was wielki dzień, bo jutro zaczynamy. W związku z czym zapraszam, szanowne panie, do spania. Tak, możesz się pożegnać się z Luke'iem. Weź mu... nie wiem, co mu powiedz. Pożegnaj się najlepiej, ale chyba... chyba nie ma tu takiej interakcji. Poznaj, popraw humor, popisz się strojem. Dobra, to go poznaj i potem iść spać. A ty możesz sobie iść. No dobra. Wielki dzień, czegoś brakuje, czegoś nie mamy. Edytuj menu restauracji. Tak, to zapomniałam zrobić. Okej, okay. Woda. Stopień trudności 1,5, a my mamy, czekajcie, ja to zaraz zrobię, tylko mamy Suki i Suki jest, ma bardzo wysoką miksologię i ma wykwintne gotowanie na poziomie 3, więc słuchajcie, jest nieźle. Jest nieźle, tutaj będziemy musieli powysyłać też ludzi na szkolenia, ale no, na razie nas raczej na to nie stać, więc tylko ustalimy sobie menu. I co my tu dodamy? Napoje. Słuchajcie, damy sobie tak. Sok pomarańczowy, bo to w sumie musi być wszędzie. Gorące kakao, niech będzie. I kawę, nie wiem, kawę. Ekspresowe espresso. I herbatę z miodem sobie damy. I chciałabym, żeby dalej były już te takie bardziej wykwintne rzeczy. Czy one są? Są. Okej. Okay. O, sok wiśniowy. Tutaj jakieś winko. Morski rozprysk, jakieś białe winko. 3-3. Dobra, myślę, że trójeczka to jest taki maks w tej chwili. Ile mamy? Wystarczy? Czy czegoś jeszcze brakuje? Wiecie, nie chcę, żeby był wybór jakiś taki szalony. Ale może jeszcze zwykłą kawę. I co? O, i może ten korzenny napitek jeszcze dorzucimy. Dobra. Przystawki. Przystawek też nie chcę, żeby było za dużo, więc może chipsy z salsą. Miska oliwek. Grillowane owoce. Spoko. To coś, cokolwiek to jest. Zupa z owocami morza i coś na poziomie 3 bym chciała. Sałatka Cezar, o bardzo fajnie. I może nigiri? O, krewetki z solą i czymś tam, dobra. Wiecie co, tak nie staram się tutaj jakiegoś takiego sensowego menu zrobić, bo nie mam na nie do końca pomysłu, nie wiem co ona mogła, nie wiem, wiecie, nie mam tematu takiej, tej restauracji, że to będzie, nie wiem, włoska, czy chińska, czy jakaś, tylko taka, nie wiem w sumie, może powinna być wiejska, może to powinno być takie wiejskie jedzenie, zastanowię się nad tym i najwyżej zmienię, na razie będzie tak jak jest, czyli sobie tak, dania główne, co sobie? Nuggetsy z kurczaka. Zupa. A, bo to są chyba, słuchajcie, te nowe jakieś dania? Nie wiem.
Nie wiem, co to jest, ale to, co mi się podoba, to, co jakoś tak w miarę apetycznie wygląda, to sobie poustawiam i będzie. Pieczone ziemniaki. O, bardzo fajne danie. Nawet takie by pasowało. Kanapka z łupaczem? Co to jest kanapka z łupaczem? Tutaj coś takiego, tutaj coś takiego. To jest bardzo dużo tego żarcia. I to mi zajmie pół dnia, żeby to wybierać. Dlatego tak, wiecie, trochę strzelam. Fish heads too. Fajne. Czemu ja to mam? Bo to chyba nie jest simowe. To jest chyba z jakiegoś moda. A nie kojarzę. No ale dobra, niech będzie. Wszystko jedno. Wszystko jedno, niech będzie. O, kisz. Ze szpinakiem i cebulą. Niech będzie kisz. Zapiekanka pasterska. Antrykot. No, wiecie, tych dań głównych to trochę musi być. Ale okej, dobra. Wystarczy. Bo i tak jest już sporo. I jeszcze desery, tak może z 5 plus minus oczywiście. Ciasto z niebieskim konfetti. O, pudding, lava roll, ładnie wygląda, makaroniki jagodowe też ładnie wyglądają, coś bardziej wyrafinowanego, mrożona mokka, lody też spoko, w sumie jakieś lody możemy mieć. Kanoli, o, też ładnie wygląda. Tęczowa galaretka. Myślicie, że na stopniu trudności czwartym? Nie, chyba nie. Chyba nie będę się aż tak wznosić na wyżyny, bo może się okazać, że Suki sobie z tym nie poradzi. Dobra, wystarczy. Zasady ubioru gości codzienne. Chyba okej, chyba możemy potwierdzić i otworzyć. Dzień dobry. Zarządzaj sinką, awansuj kelnerka drugi poziom, zapytaj jak się pracuje, pochwal, krytykuj, degraduj. Opłać szkolenie. Krótkie szkolenie. No ja wiedziałam, że ty będziesz. Michelle jest ściągnięty z internetów. No i Suki. Zarządzaj sinką Suki. Awansuj na szef kuchni, ona ma poziom drugi. Ustal szybkość gotowania. Normalnie, dobra, opłać szkolenie. Opłacimy jej krótkie szkolenie na razie. Przywitaj gości. Widzę, że tu jakieś poprawki będą chcieli. No, zobaczymy. Coś mi się wydaje, że mi ten pierwszy dzień nie wyjdzie. Nie wiem dlaczego, bo ja nigdy nie gram w te dodatki, wiecie? Nigdy w nie nie gram, więc po prostu nie orientuje się, co tu trzeba, czego tu nie trzeba. Wystrój tego lokalu wymaga kilku poprawek. Okej, wystrój mi się nie podoba. A! Jezu, wiem dlaczego. Słuchajcie, bo ja totalnie zapomniałam, a to będzie faktycznie przeszkadzać. Ja muszę to zmienić. Bo cechy parceli, zobaczcie, mamy brudne, wstrętne pełzaki i odrażające. I to, no po remoncie to się musi zmienić, bo to wiecie, no nie ma sensu, kompletnie. Więc tak, damy dobre nasłonecznienie, domowa atmosfera, gotowanie, miksologia, ogrodnictwo, geoterma, imprezowy raj, kuchnia z duszą, o, kuchnię z duszą damy. I co by tu jeszcze? Naturalne oświetlenie. Obiecująca miejscówka. Dobrze, tak. Tak zrobimy. I teraz to będzie miało sens. No i od razu im trochę się sytuacja poprawiła. Przyjazna obsługa. No niestety, z Michel to tak łatwo nie będzie. Już by trzeba było wysłać, kurczę. O,
Zainteresowanie ze strony właściciela sprawia, że czuję się naprawdę wyjątkowo. Wiesz co, ale nie wpuszczę więcej klientów. Dobra, o, widzicie. I już im się poprawiło, już nie marudzą, nie wpuszczaj więcej klientów, bo wystarczy nam. Tymi tutaj trzeba się zająć. No, zobaczymy, czy tutaj pani sobie dzienny limit stylu życia, zestawienie tantiem. Dobrze, trochę nam tutaj się poprawia sytuacja finansowa. Rory kogoś spotkała. Czy my możemy coś tu zrobić? Nie. 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 Nie, jako właściciel nic nie mogę zrobić, mogę tylko obserwować. Mogę tylko obserwować, słuchajcie. A z mojej obserwacji niewiele tu wynika. Dobrze, oni widzę tutaj stoją razem. Kto to jest? Katie. Nie wiem, kim jesteś. Teraz dziewczyny tu będą grały, tak. Będzie występ. Będzie... W ogóle dlaczego? Ale jak? Obsługa powinna być bardziej przyjazna. Ale ja jestem przyjazna, a że Michelle jest Michelle, to ja ci nic nie poradzę na to. Zarządzaj Simem Michelle. Opłać mu szkolenie, nie mogę. Dlaczego? Nie ma pieniędzy w funduszach lokalu. Dobrze, trzeba fundusze lokalu trochę... Aktualna restauracja. Wprowadź kwotę do przelania. Odwrotnie. Z fundusza rodziny 1000. Potwierdź przelew. I zrobimy sobie zarządzanie Simem Michelle. Opłać mu krótkie szkolenie. Gdzie jest nasza kelnereczka? Kelnereczko, nasza droga. Proszę, zapraszam. Zarządzaj Simką, opłać jej szkolenie. Świetnie, tego właśnie mi było trzeba. No, dokładnie, właśnie tak. Trzeba się uczyć. Zarządzaj Simką. Możesz ją zapytać, jak jej się pracuje. No, widzicie, kurczę, chyba potrzebujemy jeszcze jednego kucharza. Lipka, będzie ciężko. Będzie ciężko. Czekajcie. Co ona powiedziała? Że co? Szkolenie. Aha, dobra. Nie, bo ja czekam, aż mi powie, jak jej się pracuje, ale to jeszcze nie teraz. Dobra, widzę, że niesie jakieś żarełko. Tutaj te panie przynajmniej, te dwie są zadowolone w miarę. Chociaż nadal obsługa nie do końca im leży. Co zamówiłyście? No dobrze, ale przynajmniej jakość żarcia jest wspaniała i tak, i to im się podoba. Są zadowolone, podoba im się, więc sprawdź, czy gościom niczego nie brakuje. Podejdź tutaj, moja droga. Przydaj się na coś. I tutaj zaraz zobaczymy też, czy... Czemu jesteś rozgniewana, droga pani? Zarządzanie. Nadaj zamówieniu priorytet. Tu się nic nie dzieje. Tutaj tym się chyba spodobało. No, jedzonko jest piękne. Suki jest fantastyczną kucharką. To się musiało udać. Tutaj widzę, że już pani kelnerka coś niesie. Zobaczymy. Nie wywalisz tego? No, przy szefowej byś wywaliła. O, dobra. Dobra, całe szczęście Suki się tutaj postarała. Podejdź, bo tutaj biedna kurczę Suki ciężko pracuje, więc zarządzaj Simką Suki i ją pochwal. I... Oj, tak, tak, to jest cała Suki. To jest cała Suki, ona nam po prostu tą całą budę spali. Wiecie co? Ja tutaj dam, bo zapomniałam, ale... Suki jest... To jest chodzący disaster, więc... Ja to kupię, zanim ona coś odwali. O, bo zapomniałam, a powinnam była absolutnie po prostu zrobić ten zakup. A czemu to nie mogę tego? Gdzie? Czemu nie mogę? O, tu mogę. Może tu być? Może w sumie, okej. No nic, spory wydatek, ale... Ale konieczny. Wiecie co, kurczę? Całkiem ładnie idzie.
Wszystkie chwyty dozwolone, ale powiem Wam, że chyba nam całkiem ładnie dzisiaj poszło. Jeszcze tak sprawdzę. No dobra, co prawda nie zarobiliśmy za dużo, ale klientów było 6. Pół gwiazdki dostaliśmy. Jest otwarte przez 8 godzin, więc dokończymy sobie tutaj z tymi klientami, którzy u nas jeszcze są, a potem będziemy ich już żegnać. W związku z czym... weź to schowaj do wyposażenia, Lorelai, i może co ja bym ci kazała robić? Idź pouprawiaj jogging, będziesz śmierdzieć, potem cię i tak wyślemy do domu. Rory się już tutaj zajmie sytuacją. Mam nadzieję, że zarządzanie, sprawdź, czy im niczego nie brakuje. Lorelai, ktoś dzwoni do ciebie, sprawdźmy kto. Och, bujam się w tobie. Ojejku, nie, pozostańmy, przykro mi, zostańmy przyjaciółmi. To już było, nie robimy dwa razy tego samego. Czas oczekiwania na po... Uprawiaj jogging. Kochana, podejdź tutaj i chodź tu. A, nie możesz. A tu? Zarządzanie. Nadaj priorytet. Chodź tu. Bo tu widzę, że trochę długo to faktycznie trwa. A jak to wygląda u innych? Czy ty dostałaś? Dostałaś. Gdzie co? To tym, co dostali, to ja już tutaj podziękuję. Idź sobie. Idź sobie. I zajmiemy się tutaj tą dwójeczką, która nam jeszcze została. I sobie zakończymy dzisiejszą imprezę i dzisiejsze obsługiwanie klientów, a ja się tymczasem z Wami żegnam, życzę Wam miłego simowania, zapraszam na grupę na Discordzie, do której znajdziecie linka na dole w opisie, zapraszam też do dawania łapek w górę, komentowania i oczywiście subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie robicie. A tymczasem żegnam się z Wami, do zobaczenia, do usłyszenia i pa pa!